Pierwsi Ukraińcy zatrzymani. Mamy nagrania. Potężny kraj NATO zbliża się do Rosji. A na koniec propaganda Bidena. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych państwa bardzo, bardzo serdecznie. No i co? Bez przynudzania lecimy z pierwszym tematem. Straż Graniczna po pościgu zatrzymała obywatela Ukrainy, który przewoził 8 nielegalnych migrantów i grozi mu do 8 lat więzienia. Do zdarzenia doszło w czwartek na terenie gminy Szypliszki. Funkcjonariusze SG wytypowali do kontroli osobowego Forda na polskich numerach rejestracyjnych. Kierowca zatrzymał auto, a następnie opuścił pojazd i zaczął uciekać w kierunku miejscowości Dębniak. Powiadomiono współpracujące patrole policji. Mężczyzna został zatrzymany, informuje SG. Okazało się, że 19-letni Ukrainiec przewoził 8 obywateli Syrii, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Litwy do Polski. 4 osoby były przewożone w bagażniku. Cudzoziemcy nie mieli przy sobie dokumentów uprawniających ich do legalnego wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju. Za przekroczenie polsko-litewskiej granicy wbrew przepisom obywatele Syrii zostali zatrzymani, a po wykonaniu niezbędnych czynności przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji. Ustalono, że zewnętrzną granicę Unii Europejskiej przekroczyli nielegalnie z Białorusi i Łotwy. Ponadto w trakcie legitymowania obywatel Ukrainy do kontroli przedstawił podrobione ukraińskie prawo jazdy. Mężczyzna odpowie za pomocników w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy oraz za posługiwanie się podrobionym prawem jazdy, czytamy w komunikacie, i grozi mu do 8 lat. Z danych, które Straż Graniczna przesłała w lutym portalowi kresy.pl, wynika, że w Polsce legalna migracja stymuluje nielegalną. Obcokrajowcy stanowią 90% osób zatrzymanych w ubiegłym roku za pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy. Wśród zatrzymanych jest najwięcej Ukraińców i Gruzinów. Podobnie wygląda sytuacja rok wcześniej. Tak się kończy właśnie brak konsekwencji naszego rządu. Z jednej strony niesamowite zasieki, nie do pokonania ogrodzenia, fosy z aligatorami, pola minowe, a zaledwie kilkadziesiąt kilometrów dalej, dokładnie tam, gdzie zaczyna się granica z Ukrainą, luźny transport zarówno zboża, jak i przemyt ludzi, jak widać. Przemyt ludzi przez granicę z Ukrainą to proceder, który właściwie dzieje się już od lat i wszelkie dane wskazują, że z roku na rok się nasilał, a głównie przemytnicy to właśnie Ukraińcy. Też Gruzini, ale Ukraińców jest dużo więcej, bo z tych zatrzymanych według raportów było 70 Ukraińców do 54 chyba Gruzinów. Jednak od czasu konfliktu, a zatem można to określić swobodnej przepustowości z naszej granicy, ze względu na pomoc uchodźcom wojennym, ten proceder się ewidentnie pogłębił, tak jak to było z ukraińskim zbożem, przez które cierpią teraz nasi rolnicy, a być może niebawem i my wszyscy, bo jak się okazało, znaczna część tego zboża to zboże techniczne, które nie nadaje się do spożycia, a jednak trafiło do polskich producentów żywności ze względu na niskie, nieosiągalne dla polskiego rolnika ceny, które musi się dostosować do wszelkich unijnych standardów. Jak się okazuje, Ukraińcy znaleźli kolejne sposoby na wykorzystywanie tej sytuacji, w związku z konfliktem i do szybkiego wzbogacania się. Warto tylko przypomnieć, warto to pamiętać, że to nie są pojedyncze przypadki, tego jest mnóstwo. I w momencie, kiedy nasze służby graniczne zmagają się z próbą nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią, kilkadziesiąt kilometrów dalej dzieją się takie ekscesy. Pracowity weekend mają za sobą funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Kaliszu. Tylko w sobotę, 7 stycznia, udaremnili 2 próby przemytu nielegalnych cudzoziemców. Migrantów przewozili obywatele Ukrainy. Do zatrzymań doszło podczas kontroli na autostradzie A2 z Warszawy do Poznania. Pierwszy z Ukraińców przewoził 2 obywateli Egiptu, obywatela Syrii oraz obywatela Jemenu. Funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili, że cudzoziemcy przebywają w Polsce nielegalnie. Decyzją sądu i obywateli Ukrainy za popełnione przestępstwo otrzymał dozór policyjny oraz zakaz opuszczania Polski. Natomiast pozostali cudzoziemcy zostali umieszczeni w ośrodkach dla cudzoziemców, przekazała major Straży Granicznej Joanna Konieczniak, rzecznik prasowa komendanta nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej. Jednak tego samego dnia czytamy tak. Sprawa przed sądem czeka także innego Ukraińca, który tego samego dnia wpadł z 4 obywatelami Jemenu na pokładzie. Żaden z nich nie posiadał dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium Polski. Za popełnione przestępstwo obywatel Ukrainy decyzją sądu otrzymał dozór policyjny oraz zakaz opuszczania terytorium Polski. Wobec pozostałych cudzoziemców zastosowano środki alternatywne do detencji.
dodała major Straży Granicznej Joanna Konieczniak. A to tylko sytuacja, pamiętajmy, z jednego dnia. Aż ciekaw jestem, jak dla obywateli Ukrainy te sprawy sądowe się kończą, bo coś mi się wydaje, że jeśli jest przemytnikiem i okazałby się nim, nie wiem, Polak, Gruzin, to z miejsca wylądowałby w areszcie, jak to najczęściej w Polsce bywa. Tutaj nie wiem, czy chcielibyśmy robić sobie aferę międzynarodową z Ukraińcami. Dajcie znać, co wy myślicie o tym temacie, a my lecimy dalej. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich nach Spekulationen über seine Gesundheit bei einer Videoschalte mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gezeigt. Die beiden Prezydent Turcji Erdogan i Rosji Władimir Putin w czwartek wzięli udział online w ceremonii otwarcia pierwszej w kraju zbudowanej przez Rosjan elektrowni atomowej. Szef państwa nie udał się osobiście do Akkiu, gdzie uruchomiono nową siłownię z powodu problemów ze zdrowiem. Elektrownia w Akkiu południowej Turcji będzie dostarczać około 10% zużywanej energii w kraju. Została zbudowana przez rosyjski państwowy koncern Rosatom. W ceremonii otwarcia wziął udział, tak jak Erdogan, za pośrednictwem łączy wideo Władimir Putin, który nazwał elektrownię największym projektem w historii więzi turecko-rosyjskich, a samego Erdoana przywódcą ambitnych celach. Turecki prezydent podkreślił w swoim wystąpieniu, że jest dumny z tego, że przyczynił się do dołączenia Turcji do grupy państw dysponujących energią nuklearną. Erdoğan, który zabiega o reelekcję w nadchodzących wyborach we wtorek wieczorem, ze względu na ból brzucha przerwał telewizyjny wywiad na żywo. Powodem dolegliwości, według ministra zdrowia, było zakaźne zapalenie żołądka i jelit. Wybory prezydenckie i parlamentarne odbędą się w Turcji już 14 maja. Erdogan zmierzy się z popieranym przez większość tureckiej opozycji liderem republikańskiej partii ludowej CHP Kemalem Kılıçdaroğlu. Według sondażowni ORC chęć oddania głosu na opozycjonistę zgłasza 49,3% ankietowanych, a na Erdogana zaledwie 42,4%. Hatte der 69-jährige Erdogan zunächst ein Fernsehinterview wegen Magenproblemen unterbrechen müssen. Ciekawe, na jakiej platformie zrobili sobie oni taką ceremonię online, bo zaraz się okaże, że na tę platformę to jakieś sankcje nałożą, że wspiera działania Kremla, a tym samym wspomaga rosyjskie działania zbrojne na Ukrainie. Generalnie Turcja to jest jeden z największych, najpotężniejszych, zwłaszcza militarnie, krajów NATO. I Rosja buduje im atom i sprowadza. Jest to dziwne. Temat ten jest niezwykle ciekawy z wielu czynników. Właściwie każda byłaby godna komentarza. Po pierwsze, to ewidentnie widać tutaj ten rozłam w NATO, jeśli chodzi o wspólne działania, bo podczas gdy Polska inwestuje pieniądze w USA, jeśli o budowę właśnie elektrowni atomowej chodzi, domaga się sankcji na Rosję, to Turcja jakoby nic sobie z tego nie robi, jeszcze robią konferencję online z Putinem, czyli uznanym wrogiem publicznym numer jeden z nakazem aresztowania. Zarówno NATO, jak i sojuszu, jak i całego szeroko pojętego Zachodu. Jestem niemal pewien, że jakby taką decyzję podjęła Polska, to by nas, mówiąc wprost, wyrzucili z NATO. Jeszcze tego samego dnia. No ale do tego nigdy nie dojdzie, bo nie od dziś wszyscy dobrze wiemy, że Polska już w zasadzie należy do Stanów Zjednoczonych, a tego nie trzeba chyba już komentować. Jakby nie było, Putin jednak nie odważył się polecieć osobiście do Ankary, tylko wykorzystali do tego jakąś platformę do e-rozmów. Żeby nie było pomówień jakichś. Tak tylko mi się skojarzyło. Nie wiem, jaka to była platforma, może obywatelska. Czyli jednak zadziałał nakaz aresztowania może, co? Skoro się przestraszył. Następny temat. Młoda Polka zadała Bidenowi pytanie o jego ostatnią podróż do Polski. Amerykański prezydent zamiast krótko odpowiedzieć zaprosił ją do gabinetu owalnego. Wyjątkowe spotkanie zostało nagrane i obiegło sieć, stając się hitem w mediach społecznościowych. Wizyta dziewczynki w jednym z najważniejszych gabinetów na świecie nie byłaby możliwa, gdyby nie specjalne wydarzenie w Białym Domu. W czwartek w Białym Domu odbyło się coroczne wydarzenie pod hasłem Zabierz swoje dziecko do pracy, w którym udział wzięły dziesiątki dzieci wraz z rodzicami. W całą akcję aktywnie włączył się Joe Biden,
który cierpliwie opowiadał i odpowiadał na zadawane pytania przez najmłodszych. Dzieci chciały wiedzieć m.in. co prezydent jadł na śniadanie, jaki jest najlepszy smak lodów, czy jaki film należy do jego ulubionych. Pytanie, które najbardziej zaskoczyło Bidena, dotyczyło ostatniego odwiedzanego kraju. Próbuję sobie przypomnieć, gdzie ostatnio byłem, odparł. Prezydent USA jednak już po chwili dostał przypomnienie od dziecka, które musiało mu o tym przypomnieć, o wizycie w Irlandii w tym miesiącu. Jak przekazuje Reuters, Biden kilka razy zapewniał, że to najwyższy czas na jego powrót do pracy, jednak dzieciom bardzo łatwo udało się go przekonać do tego, aby został jeszcze przez chwilę i z nimi porozmawiał. Wśród dociekliwych młodzieńców znalazła się jedna Polka, Nina. Postanowiła ona zapytać amerykańskiego lidera o to, co najbardziej podobało mu się w jego ostatniej podróży do Polski. Prezydent jednak zamiast odpowiedzieć, zaprosił ją do gabinetu owalnego. Całe zdarzenie zostało nagrane, a film z wyjątkowego spotkania dziewczynki stał się światowym hitem. Prezydent USA Joe Biden gościł w Polsce w lutym. Do Warszawy dotarł tuż po wizycie w Kijowie. W czasie pobytu w Polsce m.in. wygłosił szeroko komentowane na świecie przemówienie. Jak wówczas powiedział, będziemy bronić suwerenności narodów i demokracji. Nie powinno być żadnych wątpliwości. Nasze wsparcie dla Ukrainy nie będzie zachwiane, a zobowiązania NATO to święta przysięga obronienia każdej piędzi terytorium kraju sojuszu, podkreślił Joe. Z tym aktem to tylko tak sobie żartowałem, nie? Nie myślcie sobie, że jakiś naiwny jestem aż tak. Ale tak na marginesie wyobraźcie sobie taką sytuację, jak z tego newsa, tylko tym razem byłoby tak. Dziadek, który z za rogu budynku przywołuje dziecko do siebie, nie jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, tylko starym, zdemoralizowanym, starszym człowiekiem. I co sobie wtedy myślicie? Dzwonilibyście do łowców, czy nie? W końcu w necie krążyły teorie, że Biden jest dziwny i nawet za to przepraszał. Ale to tylko pogłoski. Dajcie koniecznie znać, co o tym myślicie. No i heja.